Dzień dobry Państwu. Nazywam się Magdalena Mitraszewska i zapraszam do kolejnego filmu z cyklu Finanse podczas epidemii. Dziś porozmawiamy o inwestowaniu z Michałem Kwaskiem, członkiem zarządu ANG Spółdzielni. Cześć Michale. Dzień dobry wszystkim. Cześć Magda. Powiedz nam na początek, jak zabezpieczyć swoje oszczędności w obecnej sytuacji w obliczu kryzysu? Przede wszystkim dywersyfikacja. To po pierwsze. Po drugie dywersyfikacja, a po trzecie to dywersyfikacja. A do tego jeszcze zimna krew i trochę zdrowego rozsądku. A tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy... Dzisiaj może być trochę za późno na reakcję, natomiast jeżeli przygotowaliśmy się do tego wcześniej i mamy dobrze skonstruowany portfel, dobrze nasz kapitał, nasze inwestycje są alokowane, no to dzisiaj śpimy spokojnie. I jest taka przypowieść, jak nasi pradziadkowie sobie z tym radzili. A mianowicie kiedyś ludzie dzielili w ramach zabezpieczenia swojego majątku, dzielili go na trzy części. Na ziemię, bydło i złoto. Czemu tak? Dlatego, że jeżeli ktoś kazał im wynieść się z ziemi, na której żyli, to dwa pozostałe składniki majątku, czyli bydło i złoto, mogli zabrać ze sobą i na ich podstawie w innym miejscu odtworzyć utracony składnik majątku, jakim była ziemia. Jeżeli ktoś ukradł im bydło albo bydło padło im w wyniku jakiejś zarazy, to mając dwa pozostałe składniki majątku, czyli ziemię i złoto, byli w stanie odtworzyć utracony składnik majątku, jakim było bydło. A jeżeli ktoś ukradł im złoto, to znowuż mając dwa pozostałe składniki majątku, czyli ziemię i bydło, byli w stanie odtworzyć ten trzeci. To można odnieść do teraźniejszości. Ważne jest, żeby nie inwestować wszystkich pieniędzy w jeden instrument finansowy, w jedną kategorię aktywów, czy to w nieruchomości, czy w giełdę, czy w cokolwiek innego, tylko żeby to sensownie dywersyfikować i to chyba jest najlepsze zabezpieczenie. A powiedz, czy teraz to jest dobry moment na inwestowanie? Wszyscy lubimy promocje, przeceny i okazje, w tym inwestycyjne okazje, a dzisiaj taka okazja inwestycyjna jest i to ogromna. Wypada tylko podzielić sobie inwestycje, bo inwestycje dzielą się na jednorazowe i regularne. Regularne są trochę bezpieczniejsze, dlatego że to jest inwestycja liniowa, przez to, że nabywamy konsekwentnie w jakiejś określonej częstotliwości, to uśredniamy cenę nabycia, w konsekwencji bardzo mocno zmniejszamy ryzyko i przyświeca nam cel bardzo długookresowy i mamy tego pełną świadomość, więc jakieś turbulencje po drodze tego naszego oszczędzania wpływają tylko na plus, bo kupujemy taniej. I na rozpoczynanie inwestycji regularnej zawsze jest dobry czas, obojętnie czy to jest okazja inwestycyjna, czy nie. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje jednorazowe, czyli inwestycje punktowe, to tutaj trochę więcej uwagi powinniśmy przyłożyć w momencie analizy momentu rozpoczęcia tej inwestycji. Bo jest takie powiedzenie, że nietrafione inwestycje krótkoterminowe stają się automatycznie inwestycjami długoterminowymi. Jeżeli możemy sobie na to pozwolić, to super, ale jeżeli nie chcemy sobie takich psikusów robić, to ta analiza jest niezbędna. Natomiast dzisiaj jest czas idealny na i te jednorazowe, i te regularne. Także odpowiadając na pytanie, tak, dzisiaj jest dobry moment na to, żeby rozpocząć przygodę z inwestowaniem. A powiedz, jak wybrać takie najlepsze inwestycje? Czy dla każdego najlepsze są takie same rozwiązania? No to już jest trochę bardziej skomplikowane, dlatego że każdy z nas jest inny, każdy dysponuje inną kwotą, jest w innym wieku, ma inne potrzeby, ma inną skłonność do ryzyka, a z drugiej strony na rynku ma dostęp do produktów, które charakteryzują się różnym ryzykiem, różną płynnością, różnym potencjałem zysku bądź straty i różnym czasem niezbędnym do zrealizowania tej inwestycji. Dlatego też zdecydowanie nie każdy produkt jest dla każdego i bardzo poważnie powinniśmy to analizować, który produkt, jaki instrument finansowy wybieramy.
rekomenduję pracę ze specjalistami. To w żadnym wypadku nie jest próba jakiejkolwiek promocji naszych usług. Ogólnie mówię o doradcach, którzy się zajmują produktami inwestycyjnymi i mają w tym doświadczenie. Od niedawna funkcjonujemy w środowisku MiFID-u, czyli takiej ustawy, która reguluje kwestie analizy profilu inwestycyjnego klienta. W ubezpieczeniach to się nazywa test adekwatności, czyli bada, na ile dany produkt jest nam niezbędny i adekwatny do naszych potrzeb i do nas samych. W ubezpieczeniach, w inwestycjach nazywa się to analizą profilu inwestycyjnego i zdecydowanie rekomenduję przykładać się do tych analiz, bo przed zakupem każdego produktu inwestycyjnego taka analiza powinna być przeprowadzona i bardzo polecam naprawdę rzetelne przejście przez tą ankietę, bo ona pomaga w konsekwencji spać spokojnie. A czy są takie rzeczy, których robić po prostu nie powinniśmy? Nie powinniśmy działać na emocjach, to na pewno. Wiem, że to jest trudne, szczególnie jak obserwujemy, jak z dnia na dzień nasz kapitał topnieje o tysiące, dziesiątki bądź setki tysięcy złotych i to wcale nie jest łatwe. Natomiast niestety w tym momencie trzeba zachować zimną krew. Nie chcę mówić o złotych radach, bo takich nie ma i znowu one są indywidualne. To, co może trochę pomóc się zdystansować, to rekomendowałbym nie operowanie na kwotach, a na procentach. To znaczy, jeżeli nasz portfel, nasze wszystkie aktywa to 100%, a w daną inwestycję zainwestowaliśmy 10, 5 czy 20, to odnosiłbym się do procent naszego całego majątku i na tym podejmował decyzję w oparciu o tą liczbę, a nie w oparciu o samą kwotę kapitału, dlatego że tutaj pozwala to trochę uspokoić emocje. Rozumiem. Michale, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Przyjemność po mojej stronie, bardzo Ci dziękuję. Dziękujemy. Państwu bardzo dziękujemy za uwagę, zapraszamy do komentowania, zadawania pytań i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, zdrowia.